w ramach współpracy pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki z miejską księżnicą zorganizowano widowisko słowno-muzyczne Zbigniew Herbert i przyjaciele. Wydarzenie to przygotowano z okazji trwającego roku Herberta. Przypomnę, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na początku roku 2018 ogłosił właśnie rok bieżący rokiem jednego z najwybitniejszych poetów polskich drugiej połowy XX wieku. Dzisiaj widowisko literacko-muzyczne przygotowane przez młodzież z pierwszego liceum, opiekunem grupy jest pani Ania Mazur, nauczyciel języka polskiego, przygotowało widowisko, które będzie prezentowało życie i twórczość Zbigniewa Herberta. Spektakl zatytułowany jest Herbert i przyjaciele. Myślę, że będzie to niezwykła uczta duchowa, na którą zaprosiliśmy uczniów wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych, ale będą też osoby dorosłe. Scenariusz spektaklu autorstwa polonistki Anny Mazur powstał na podstawie listów pisanych przez poetę do przyjaciół. Montaż składa się głównie z listów Herberta. Korzystaliśmy z wydanych nie tak dawno listów Herberta do Magdaleny Zbigniewa Czajkowskich, Herbert i zwierzątka. Więc głównie materiał na tym się opiera. Poza tym włączyliśmy do scenariusza kilka wierszy Herberta oraz piosenki, które mam nadzieję będą ilustrowały całość. Herbert i przyjaciele, co kryje się pod tym hasłem? Właśnie wspomnienia przyjaciół, a także obraz Herberta jako przyjaciela, człowieka niezwykle serdecznego, pełnego humoru, życzliwego w ogóle światu. I taki jego obraz wyłania się właśnie ze wspomnień państwa Czajkowskich. Na scenie zaprezentowali się uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego, którzy wcielili się w rolę m.in. przyjaciół Herberta, czytając listy i wiersze poety. Tekst dostaliśmy już we wrześniu, ale próby zaczęły się od połowy października. Wydaje mi się, że przygotowanie się do roli dla mnie nie było trudne, ponieważ Herberta gra mój osobisty przyjaciel, więc potraktowałam to na zasadzie przedłużenia tej znajomości, po prostu jakichś dodatkowych opowieści Magdy, ale czułam się tak, jakbym to ja jej opowiadała. Jakieś nowe doświadczenie. Tak, dokładnie. I bardzo miło mi się pracuje też z tym aktorem od Herberta, dlatego że poznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy się w zasadzie w kółku teatralnym, więc to po prostu... Ciągle to samo. Już przywykłam. W moim przypadku przygotowanie się do tej roli również nie było trudne, jednak obcowanie z dziełami tak wielkiego artysty na pewno było dla mnie miłym doświadczeniem. No, myśmy się już poznali. Zacznijmy od początku, wybaczcie. Musimy zacząć od urodzin Zbyszka. Zbyszek urodził się 28 października 1924 roku w Lwowie. Tam dorastał. Wszystko jednak zmieniło się, kiedy w 1944 roku Herbertowie w obawie przed Sowietami musieli uciekać do Krakowa. Zbyszek miał problemy z aklimatyzacją. Widać to w jego listach z tamtego czasu. W 1964 roku jechaliśmy z mężem wynajętym w Rzymie najtańszym samochodem. Do Zbyszka, do Grecji. Tam już na nas czekał. Niezliczone godziny spędzaliśmy na wykopaliskach ateńskich, w muzeach. Chodziliśmy po Akropolu i... Raz po raz wpadaliśmy w zachwyt. Zadawaliśmy sobie trud nieużywania słowa piękne jako zbyt oczywistego i banalnego. Starożytna Grecja miała niewątpliwy wpływ na twórczość Zbyszka. Zdumiewające, jak często wracał do niej w swoich dziełach. Ile tam odniesień do mitologii czy kultury? Mitologia według niego nie jest ucieczką od rzeczywistości, ponieważ ma w sobie uniwersalne prawdy o naturze człowieka. Naszego pożegnania nie pamiętam. Znowu wróciliśmy z mężem przez Włochy, a Zbyszek jeszcze został. Potem wysłał nam taką ładną pocztówkę z wyspy Mykonos. Całość uświetniły pięknie dobrane utwory muzyczne. Od dawien dawna plącze pajęczyn naszych dróg. Choć nie jedna droga na skończy po nas, znowu będzie tu wesołość ptasi gniazd, od snu ciepły las i świerszcza śpiew zaklętych drzew znajomych, idący polem dzień i świt, kiedy cień odejście nocy kryje mgieł zasłony. Bezdroża szumnych traw,
powietrzu czystym dzwon i bzu biały szron. To dom rodzinny, to mój dom. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.